Hejka, cześć, dzień dobry. Dzisiaj na łonie natury. Proszę zobaczyć, jaki piękny zachód słońca za mną. Dzisiaj rozmawiamy na ulubiony temat wszystkich super jag. Zaraz obok manifestacji wymarzonego wyglądu i manifestacji wymarzonego bolca. Drodzy Państwo, manifestacja pieniędzy. Jeżeli jeszcze się nie znamy, to cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Maja Wieczorek, a na tym kanale rozmawiamy o świadomej manifestacji i w jaki sposób ją sobie ułatwić i uprzyjemnić. Oczywiście Wam tutaj opowiem również o moim własnym doświadczeniu, nie tylko o tym, co można sobie w książce gdzieś tam przeczytać, to jest po prostu najważniejsze tutaj. Zanim przejdę do opowiedzenia o tym, co zrobić w momencie, kiedy chcesz zamanifestować pieniądze do Twojej dyspozycji na już, opowiem Ci o takich podstawach podstaw, które, no bez których ani rusz po prostu. Bez których ten sposób nie zadziała, o ile mogę to tak w ogóle określić. Generalnie, jeżeli szukasz jakiegoś jednego magicznego sposobu, typu napiszesz sobie jedno zdanie w zeszycie i już wszystko zadziała perfekcyjnie, no to nie tutaj. Oczywiście ja nie mówię, że takie rzeczy nie mogą się wydarzyć, że takie metody nie mogą zadziałać, bo mogą. W zasadzie to nagrałam już kiedyś filmik na temat tego, co ma wpływ na to, że takie metody mogą na ciebie działać lub nie. Zapraszam do poprzednich materiałów generalnie. Jeżeli chodzi o manifestację pieniędzy, przejdźmy już do rzeczy. Jak już myślę, wszystkie zebrane osoby tutaj wiedzą, czymś, co ma decydujący wpływ na twoje manifestacje, na to, jak one przebiegają, mają twoje przekonania. To decyduje o wszystkim, ok? Również decyduje o tym, czy te TikTokowe sposoby na ciebie działają, czy nie. I bardzo ważne jest to, żeby twoje przekonania były zgodne z tym, co ty chcesz zamanifestować. I uwaga! Takie sytuacje, w których potrzebujesz pieniędzy na już, a ich nie masz, to również jest twoja manifestacja. I bardzo ważne jest to, żeby wgrać sobie do głowy przekonanie, że ty zawsze masz więcej niż wystarczająco. I wtedy nie pojawią się w twojej rzeczywistości sytuacje, takie, o których tutaj za chwilę opowiem, co zrobić, gdzie po prostu czujesz stres, desperację być może i zagubienie. I szereg innych niewygodnych emocji związanych z tym, że przykładowo masz coś tam do opłacenia i nie wiesz po prostu, co zrobić, co nie? Twoje przekonania mają decydujący wpływ na to, czy w twojej rzeczywistości się manifestują takie sytuacje. I bardzo ważne jest to, żebyś ty już teraz, niezależnie od tego, ile masz na koncie, niezależnie od tego, czy czujesz się pewnie w kwestii finansów, czy nie, żebyś ty już teraz zaczęła sobie wmawiać, że jesteś przykładowo bezpieczna finansowo, bo myślę, że to jest coś, co każdy z oglądających tutaj, to jest co najmniej to, co każdy z tutaj oglądających chce zamanifestować. Bezpieczeństwo finansowe, żeby nie trzeba było się martwić po prostu o wydatki, o to, że może ci zabraknąć i tak dalej. I o co tutaj chodzi? W momencie, kiedy zaczniesz sobie wmawiać takie rzeczy, zanim zobaczysz efekty w 3D, to oczywiście może się zdarzyć taka sytuacja, często opisywana na różnych TikTokach, które są opisywane jako pieniądze spadające z nieba. Czyli może się zdarzyć coś takiego, że nie wiem, spacerujesz sobie i nagle zobaczysz, nie wiem, znajdziesz stówę na ulicy, czy ktoś ci da prezent, czy dostaniesz zwrot podatku niespodziewanie, tak jak ja jakiś czas temu. Takie rzeczy się mogą wydarzyć jak najbardziej. Natomiast to afirmowanie na stabilność finansową, to zmienianie przekonań, tak samo mój rampage, obfitość finansowa, to są narzędzia, które pomogą ci przede wszystkim poprzez afirmowanie, poprzez używanie tego rampage'u będą ci przychodziły do głowy różne impulsy i tak zwane działania inspirowane. I o co tutaj chodzi? Co to są działania inspirowane? W momencie, kiedy masz w swojej głowie odpowiednie przekonania, niezależnie od tego, czy świadomie afirmujesz, czy nie, poprzez świadome afirmowanie można w najszybszy możliwy sposób te pozytywne przekonania, sprzyjające przekonania sobie wgrać do głowy. Natomiast niezależnie od tego, czy ktoś afirmuje, czy nie, jeżeli ktoś wpadnie na jakiś super pomysł biznesowy, czy poczuje impuls, żeby wysłać CV do tej jednej firmy na tą jedną posadę, czy zdecyduje się, nie wiem, wystawić swoją sztukę na sprzedaż, swoje obrazy, no cokolwiek. Jeżeli ktoś wpadnie na taki pomysł, to tylko i wyłącznie dlatego, bo miał pozytywne przekonania na temat pieniędzy. I oczywiście praca z przekonaniami to jest praca na całe życie tak naprawdę i zawsze znajdzie się jakieś niesprzyjające przekonanie, czyli takie blokujące nas przed jakimś tam kolejnym, następnym krokiem. Zawsze coś takiego się znajdzie i nie chodzi też o to, żeby przykuwać nie wiadomo jak wielką wagę do tego, że Boże, ja mam jeszcze tyle blokad w sobie, bo w taki tryb też bardzo łatwo jest wpaść, powiem szczerze. Natomiast
Skup się na wmawianiu sobie pozytywnych rzeczy, na wmawianiu sobie, afirmowaniu, że jesteś stabilna finansowo, że jesteś bezpieczna finansowo, że zarabiasz w wymarzony sposób, że twoja praca cię satysfakcjonuje, bo to też jest bardzo ważne w tym wszystkim, że pieniądze przychodzą do ciebie z dobrych źródeł, że masz swoich wymarzonych klientów, cokolwiek. I jeżeli szukasz narzędzia, które pomoże ci przeprogramować umysł w temacie pieniędzy, które przyspieszy ci cały ten proces zmiany przekonań, to Rampage Obfitość Finansowa jest dla ciebie. Jest to nagranie z afirmacjami, specjalną muzyką, jeszcze kilkoma innymi bardzo fajnymi rzeczami w środku, które poprzez odsłuchiwanie tego biernie tak naprawdę, nie musisz przykuwać wielkiej uwagi do tego, co tam leci, nie musisz powtarzać tego, oczywiście możesz, jeśli chcesz, ale tak naprawdę najważniejsze jest to w tym Rampage'u, żeby go po prostu słuchać. Żeby on sobie leciał w tle, twoja podświadomość tego słucha, uwierz mi. Nawet jeżeli ty nie przykuwasz do czegoś stuprocentowej uwagi, ale coś tam ci w tle gra, ktoś ci coś tam w tle gada, to ci w głowie zostaje. Także wszystkie dżagi, które chcą zamanifestować więcej pieniędzy, zapraszam do użycia tego narzędzia. I jeżeli już wyjaśniliśmy sobie temat przekonań i tego, jakie one mają wpływ tak naprawdę na to, że w twojej rzeczywistości mogą się manifestować takie sytuacje jak strach przed tym, że ci zabraknie i tak dalej, to przejdźmy sobie może do tego, co zrobić już w tym momencie, kiedy potrzebujesz pieniędzy na już, kiedy chcesz zamanifestować pieniądze na już, bo potrzebujesz, a ich nie ma. Co ja w przeszłości robiłam w takich momentach? Uwaga! Oczywiście dbałam o to długoterminowo, niezależnie od tego, ile miałam na koncie. Nawet jak już miałam jakąś satysfakcjonującą mnie sumę, ja dalej dbałam o moją relację z pieniędzmi, o zmienianie przekonań. To jest bardzo ważne, natomiast wiem, że mogą się zdarzyć takie sytuacje, gdzie jesteś bardzo zestresowana, zestresowany, gdzie po prostu czujesz paraliż normalnie. Różne ludzie mają sytuacje, tak? I najważniejsze jest to, uwaga, najważniejsze jest po prostu to, żebyś ty się zrelaksowała i zrobiła wszystko tak naprawdę, żeby wyjść z tego trybu przetrwania, który ci się załącza, żeby odpuścić. I bardzo ważna jest twoja relacja z pieniędzmi też. Jeżeli ty masz takie przekonanie, że musisz na przykład ciężko sobie zapracować na wszystko, że no bez ciężkiej pracy to nic po prostu się w życiu nie uda, no to też polecam Rampage Obfitość Finansowa. Pozbywamy się tego przekonania, okej? Ciężka praca nie jest konieczna do tego, żeby pieniądze się zamanifestowały w twojej rzeczywistości. I poprzez ciężką pracę nie mam tutaj na myśli tego, że wykonujesz dużą ilość działań, tylko mam tutaj na myśli wykonywanie działań, które cię po prostu drenują. Jesteś generalnie zmęczona tym, że musisz wykonywać coś, czego nie lubisz, że musisz wykonywać rzeczy, które cię nie pasjonują w żaden sposób, które cię nie satysfakcjonują generalnie. Bardzo ważne jest to, żebyś ty się wychillowała. Jeżeli ciężko ci jest powiedzieć, nie przechodzi ci przez gardło stwierdzenie, już mam jakąś tam sumę pieniędzy, czy coś tam jest opłacone, to ty mów sobie, że te pieniądze po prostu będą. Będą. I kropka, i tyle. I odwróć swoją uwagę. Tutaj mówię zwłaszcza w momencie, kiedy się stresujesz, tak? Obejrz sobie serial, porób cokolwiek, żeby nie myśleć o tej sytuacji. I wtedy, jak jesteś zrelaksowana i umysłowo, i fizycznie, pomedytuj sobie, pójdź na spacer, ty wiesz, co cię relaksuje, okej? Kiedy jesteś zrelaksowana, to przychodzą ci do głowy działania inspirowane, pomysły na działania inspirowane, tak? I nagle możesz wykonać z totalnym spokojem jakąś akcję, która przyniesie ci więcej pieniędzy, albo może się zdarzyć taka sytuacja typu pieniądze spadające z nieba, jak to się nazywa, i tego typu pomysły na akcje nie przyjdą do ciebie w momencie, jeżeli jesteś cała spięta i overthinkingujesz, co by tutaj zrobić. Oczywiście wtedy faktycznie, jak jesteś cała spięta, to możesz coś zrobić, jak jesteś pod presją. Natomiast to nie będzie takie soczyste. Prawdopodobnie będzie okupione ciężką pracą, ogromnym stresem mimo wszystko i będziesz przyzwyczajać swoje ciało, swój umysł do tego, że jesteś zestresowana w kontekście pieniędzy, a nie o to nam chodzi tutaj przecież. To jest tak proste i oczywiste z jednej strony, a z drugiej niedoceniane. Relax i umysłowo, i fizycznie. I podziękujesz sobie, dosłownie. Dziękuję ci bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że wdrożysz tą poradę w swoje życie. Ja zapraszam cię serdecznie do użycia Rampage'u Obfitość Finansowa, jeżeli chcesz zmienić twoje przekonania na temat pieniędzy, poprawić twoją relację z pieniędzmi. I słyszymy się w kolejnym materiale.